Inspiracją do stworzenia scenariusza stała się międzywojenna historia Wejherowa. Był to czas wezwań, wielkich nadziei, rozwoju miasta i inicjatyw społecznych, a impulsem do tego stało się odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jest to historia Wejherowa, widziana w okresie dwudziestolecia międzywojennego, widziana oczyma dziecka, czyli taka zupełnie nietypowa perspektywa. Twórcy sięgnęli do anegdot, starych zdjęć, a także wspomnień Wejherowian, m.in. syna burmistrza Tadeusza Bolduana. Spektakl 12 opowieści na dobre czasy spotkał się z bardzo żywiołową reakcją publiczności. Był grany już tak naprawdę dwukrotnie. Premierę miał w plenerze na placu Jakuba Wejchera 11 listopada i już wtedy publiczność przyjęła go bardzo żywiołowo i entuzjastycznie. Spektakl z rozbudowaną obsadą, w skład której wejdą soliści i muzycy współpracujący m.in. z Teatrem Pijana Sypialnia z Warszawy oraz wejherowskie chóry, a także wejherowscy aktorzy, pasjonaci począwszy od dzieci i młodzieży z wejherowskich szkół, a skończywszy na nauczycielach i seniorach z Wejherowskiego Uniwersytetu III wieku, to ponad 100 artystów. Za reżyserię i scenariusz spektaklu odpowiada Sławomir Narloch, a za muzykę Daniel Zieliński. Bilety w cenie 15 zł uczniowski, 19 zł ulgowe i 29 zł normalne są do nabycia w kasie Filharmonii Kaszubskiej.